to nie będzie jakieś takie typowe zwiedzanie miasta, bo na to nie mamy czasu. Zresztą część Państwa już uczestniczyła w innych zajęciach, których tematem było zwiedzanie Ostrowa. Poza tym do Fary, tam do tą katedry nie wejdziemy, bo jest wierzmowanie, tak, tam różne są przeszkody. Ja chciałem zwrócić tylko uwagę na pewne takie momenty tutaj związane z rynkiem. Na ogół jest taka teoria, rynek to jest centrum miasta, środki miasta. Jeżeli byśmy spojrzeli na stare plany, to ostrowski rynek nie był w centrum miasta. Miasto się kończyło, proszę Państwa, tam, gdzie jest kościół. Garnizonowy. Tak, to jest ewangelicki. To jest koniec miasta. Więc gdzie to jest? Miasto, rynek nie był w środku miasta. Teraz nie wiem, czy się Państwo na taką rzecz zwrócili uwagę. Jaka jest różnica poziomu między tu, gdzie my stoimy, a tamtą częścią rynku. Zwróćcie uwagę. Tak, tak, tak. To jest taki... Przecież do ratusza w tamtej stronie są schody, prawda? No, tam jest więcej jak pół metra, prawie 75 cm różnicy. Tak, że to taki nie był najbardziej szczęśliwie chyba ulokowany tutaj teren. Teraz tak, wiemy ile mamy wylotowych ulic? 5. A Kępno ma 10. Z tym, że Kępno ma jeden z największych rynków, jakie w ogóle są w regionie, prawda? Ale oprócz tych 5 ulic mamy jeszcze te tak zwane ściągi, czy jak ostrowianie starzy mówili ściągi. Ściągi, tak. To są takie przechody dla komunikacji niezbędne. Tu mamy jedną, tam mamy drugą, na Kaliskiej jest trzecia, a tam, gdzie się idzie do kościoła ewangelickiego, to była też taka ściąga. Tam była jeszcze jedna kamienica, której nie ma. Proszę Państwa, rynek jest numerowany naokoło, od jedynki, tam jest 10 i tak mniej więcej po 10 posesji na każdej pierzei. Jednego numeru brakuje. Właśnie tam, gdzie jest Kaliska i Królowej Jadwigi, bo jeden dom tam wypadł. Jednego domu nie ma. Żeby się można było swobodnie komunikować tam. Ale to specjalnie czy z ruiny? Nie, specjalnie trzeba ulicę zrobić. Ja myślałam, że ruina była. Nie, Ostrów nie był taki dziadowski, że to mu się rozlatywało. Nie, nie. Nie ma nigdzie poświadczonych w żadnych dokumentach, że w Ostrowie się coś zawaliło. Bo tak prawdę mówiąc, to nie bardzo się miało co walić, bo były parterówki. No, ja pamiętam, jak się zawaliła jedna ściana na ulicy Zdunowskiej, przepraszam, Partyzanckiej. Tam niedaleko mieszkałem, to ona runęła na ulicę, ale to już było później. Ja teraz zwrócę Państwa uwagę na sam ratusz. Ratusz przecież nie tak wyglądał. Ratusz był o jedno piętro niższy. To drugie piętro jest dobudowane, to jest rok 1949, po II wojnie światowej. Ówczesny prezydent miasta Prędkowski miał takie ambicje i dobudowano jedno piętro. Jest to taki pseudorenesans, florencki niby, a to był piękny budynek w stylu klasycystycznym. Z tymi oknami takimi właśnie, które na pierwszym piętrze jeszcze tutaj i na parterze zostały. Bardzo ciekawe proporcje. Przez wiele lat przypisywano go temu słynnemu architektowi, to znaczy związanemu między innymi z Radziwiłłami, bo Szynklowi, tak? Bo no, naprawdę robił to jego uczeń. Heberlin i są plany poprzez Heberlina podpisane, także
to nie ten słynny wielki architekt, ale dlaczego tak to twierdzono? Dlatego, że miasto należało wtedy do Radziwiłł. To było w ich dobrach i oni ten ratusz fundowali. A więc ufundowali ten ratusz, ratusz był ich, miasto w 835 roku przestało być własnością Radziwiłłów, bo władze pruskie zniosły wtedy prywatną własność miast, ale ratusz został jeszcze w rękach Radziwiłłów. Miasto musiało Radziwiłłom płacić dzierżawę. Poza tym, proszę Państwa, tam gdzie była ta sala, gdzieśmy w tej chwili siedzieli, aż do dołu, to nie było nic. To była taka skorupa, a w środku był dziedziniec, prawda? I to potem kondygnacje nadbudowywane. Przelot, wjazd i wyjazd tutaj był na linii wschód-zachód. A więc nie tak jak my tu dziś wchodzimy, tylko tak, tam był, to był przelot. I tu różne rzeczy były. Na koniu wjeżdżali? Tu, tak, tu były kramy, proszę Państwa, tutaj no, do kicia zamykali, jak ktoś podpadł. Zresztą policja i milicja jeszcze w ratuszu była w tym narożnikowym. Kozy. Tam jeszcze po wojnie. Także on spełniał najróżniejsze funkcje i tym centrum był do roku 67. 967 to są dopiero te budynki oddane do użytku, jak my to mówimy dzisiaj, prezydium, tak? To dopiero wybudowano, a tutaj no, Gilarski jako prezydent, Marian tam był na pierwszym piętrze tym narożnikowym jako prezydent miasta. On został zmodernizowany w latach 80., 86, taką gruntowną modernizację w środku, a jeszcze taki gruntowny remont wieżyczki i hełmu był w 2005 roku dopiero skończony. I tu zwyczajem, tak jak to jest normalnie przyjęte, w tej kopule u góry jest kaseta, w której są różne rzeczy no, umieszczone, pieniążki, gazety i takie różne historie, to potem przy remontach kolejnych się odkrywa, tak jak było na przykład tam w kościele poewangelickim. Garnizonowym. No, kiedyś garnizonowym, tylko zresztą po II wojnie. Bo wojsko, jednostka wojskowa przed wojną w Ostrowie miała przy kościuszku nawet swoją kaplicę. A dopóki jej nie zrobili, to chodzili w niedzielę z kościuszki na tu do fary. I to była cała uciecha, bo oni mieli orkiestrę, a bęben był na wózku, który ciągnął kucyk. I jak tylko myśmy usłyszeli, że grają, to wszystkie dzieci biegły, prawda, bo patrzały, jak kucyk ciągnie bęben. Ale wróćmy do tematu. Więc jeszcze jedna rzecz typowa dla rynku. Proszę zwrócić uwagę, tu nie ma bram wjazdowych. Proszę zobaczyć, kamienice, jak się... Tak, mamy sklepy, mamy wejścia, nie ma bram wjazdowych. Jedyna pierzeja, gdzie były bramy wjazdowe, to jest tamta, północna. Tam jeszcze trochę zostało. A tu są tak zwane ulice zatylne. Dostęp jest do tam i magazyny duże. Ja Państwu teraz pokażę, tu przejdziemy. Magazyny, kupiec miał duży magazyn, dojazd z tyłu, tak samo z tamtej strony, tak samo z tej strony, z tym, że tutaj już tej ulicy Zatylnej nie ma. Ale ja Państwu pokażę jeszcze, jak pójdziemy już na kawę, czy tam na lody, to Państwu pokażę, że tam też był dojazd z tej strony. A więc to jest funkcjonalnie rozwiązane w ten sposób. A teraz pójdziemy tutaj tą ściągą. Tu Państwo zwrócili uwagę na te krzesła. To ostatnie krzesło to jest ufundowane przez panią burmistrz
partnerskiego miasta z Niemiec. Rok temu. No, my wiemy. Ktoś poprowadził. Jakiś tam Gates się nazywa.